panie marszałku. Potwierdzenie zakończenia misji ISAF w Afganistanie w 2014 roku i ogłoszenie gotowości operacyjnej pierwszego elementu tarczy antyrakietowej to najważniejsze dla naszego kraju ustalenia zakończonego szczytu NATO w Chicago. Na jesieni bieżącego roku zmniejszamy sukcesywnie polski kontyngent wojskowy. Jaka będzie liczebność tego kontyngentu? Jaka będzie rola naszego kraju po 2014 roku? Pan minister powiedział, że będziemy brali udział w misji szkoleniowej. Czy mamy jeszcze jakieś inne plany, na przykład pomoc przy odbudowie Afganistanu? Pytanie drugie. Podczas szczytu NATO w Lizbonie nabrał szczególnego znaczenia artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, mówiący o kolektywnej obronie w razie zagrożeń. Czy na szczycie NATO w Chicago podkreślano szczególnie wagę tego artykułu? Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani poseł.